Cześć, w tym odcinku opowiem Ci o jednym z podstawowych elementów Rest API, czyli adresach URL. Bardzo zależy mi na tym, abyś zrozumiał, dlaczego adresy URL w Rest API wyglądają dokładnie tak, a nie inaczej. Zaczynajmy. Być może już wiesz, że zasób może być zarówno pojedynczym dokumentem, jak i kolekcją dokumentów. Na przykład lista użytkowników to kolekcja zawierająca pojedyncze zasoby, czyli użytkowników. Przykładowy adres kolekcji może wyglądać w ten sposób. Natomiast przykładowy adres zasobu mamy tutaj. Zwróć uwagę na dynamiczny parametr ID. Służy on do identyfikacji danego zasobu. Zatem struktura adresu URL wygląda tak. Na początku mamy punkt wejścia do API, czyli tzw. Tak entry Point. Jest to główny adres, pod którym dostępne jest nasze API. W tym konkretnym przypadku mamy tutaj również oznaczenie wersji. O sposobach wersjonowania API opowiem Ci więcej innym razem. Po prostu chodzi o to, że umieszczenie informacji o wersji API jest to rodzaj furtki do dalszego rozbudowy API. Następnie mamy tutaj nazwę kolekcji zasobów, w tym przypadku jest to users. Zapewne pamiętasz, że wykorzystujemy tutaj rzeczowniki w liczbie mnogiej. Dokładnie tak jak widzisz. I ostatnim elementem jest identyfikator zasobu. Parametr ten występuje wyłącznie w sytuacji, gdy wskazujemy na konkretny zasób. Z pomocą właśnie tego identyfikatora serwer jest w stanie odnaleźć go w bazie danych i zwrócić do klienta w oczekiwanej formie. W porządku, wydaje mi się, że na ten moment wszystko powinno być jasne. Drugą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest fakt, że pomiędzy zasobami mogą zachodzić relacje, które wpływają na strukturę adresu URL. Na przykład zasób User może posiadać pod kolekcję Comments, czyli w tym przypadku Endpoint powinien zwrócić komentarze użytkownika o wskazanym identyfikatorze. Analogicznie możemy pobrać konkretny komentarz podając jego ID w ten sposób. To co jest ważne podczas projektowania, o ile to oczywiście możliwe, zadbaj o to, aby nie tworzyć relacji powyżej drugiego poziomu. Wynika to z faktu, że praca z takim api jest zdecydowanie trudniejsza. Kolejną kwestią, o której warto powiedzieć, jest filtrowanie danych. Api powinno umożliwić zarówno sortowanie, jak i filtrowanie zasobów. Dodatkowo często będziesz chciał pobierać tylko wybrane informacje o zasobie. Zamiast tworzyć w tym celu dodatkowy endpoint, wykorzystaj parametry adresu URL, tzw. query string. Parametry są częścią adresu URL i występują po znaku zapytania w formacie nazwa równa się wartość. Wygląda to mniej więcej tak. W tym przypadku prosimy api o zwrócenie nazwy oraz adresu e-mail użytkownika. Zwróć uwagę, że w celu podania kilku pól wykorzystaliśmy przecinek. Jest to jak najbardziej w porządku. Po prostu po stronie serwera parametr ten zostanie odczytany i rozdzielony właśnie po znaku przecinka. Dzięki temu aplikacja będzie w stanie nam zwrócić dokładnie te pola, o które prosimy. Jednocześnie możemy podawać więcej niż jeden parametr. Wystarczy, że poszczególne parametry połączymy znakiem ampersand. I po raz kolejny przygotowałem dla Ciebie dobre praktyki, którymi warto się kierować w projektowaniu adresów URL. Po pierwsze, to co bardzo podkreślam, to fakt, że konsekwencja jest kluczem. Projektując adresy URL zawsze staraj się, by były one czytelne i intuicyjne zarówno dla Ciebie, jak i wszystkich, którzy będą w przyszłości korzystać bądź rozwijać Twoje API. Tutaj warto wychodzić myślami w przyszłość i przewidywać z góry pewne sytuacje. Oczywiście nie należy popadać ze skrajności w skrajność. Dodatkowo mamy tutaj kilka prostych zasad, których warto się trzymać. Po pierwsze, zawsze używaj małych liter w adresach URL. Zdecydowanie zwiększa to czytelność adresów, a i unikniesz niepotrzebnych błędów. Druga zasada mówi o wykorzystaniu myślników. I ponownie wykorzystujemy je tutaj przede wszystkim do zwiększenia czytelności. Musisz przyznać, że ta fraza jest zdecydowanie bardziej czytelna niż ta. Kolejną zasadą jest unikanie podkreślenia. Wynika to z faktu, że niektóre czcionki systemowe nie wyświetlają poprawnie znaku podkreślenia. Z tego powodu staraj się ich unikać na rzecz myślników. Z pewnością ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to zaprojektować adres URL w taki sposób, aby niektórzy nie mogli go odczytać. No, i ostatnia zasada jest co prawda bardzo kosmetyczna, ale warta uwagi. Chodzi o końcowy slash w adresie URL. Po prostu pamiętaj o tym, aby go nie dodawać. Unikniesz tutaj niepotrzebnej dezorientacji użytkowników. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym teraz zwrócić Twoją uwagę. Mianowicie, jeśli podoba Ci się to, co robię dla ciebie na tym kanale, będę bardzo wdzięczny, jeśli powiesz o nim swojemu znajomemu. Musisz wiedzieć, że niesamowicie dla mnie ważny jest fakt, ilu osobom jestem w stanie pomóc zrozumieć tematy, które do tej pory nie były dla nich jasne. W zamian obiecuję ci, że będę rozwijał ten kanał i pojawi się tutaj jeszcze nie jeden film, który z pewnością Cię zainteresuje. Do usłyszenia!